Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Ponownie w gościnnych murach filii Miejskiej Biblioteki przy ulicy Orzechowej Białej Podlaskiej, filia numer 6. No i ze mną kolejny gość, którego będziemy chcieli dzisiaj Państwu przedstawić. W sumie to sam będzie miał tą rolę i to zadanie, żeby się przedstawić. Bielczanin, młody człowiek, który osiągnął już swój, może nie pierwszy, ale jeden chyba z najważniejszych w tym momencie w życiu sukcesów. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Cześć Max, dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Damian Kujawski, jestem bielczaninem, absolwentem Kraszewskiego i już mogę powiedzieć, że prawie absolwentem szkoły teatralnej we Wrocławiu. Posłuchaj, zanim zaczniemy o tej szkole teatralnej i o tych sukcesach, to czy takie rozmowy, spotkania, wywiady, których już przecież kilka na lokalnym rynku się z tobą pojawiło, czy wzmianek informacji właśnie o tobie, pomagają w tej branży, o której zaraz będziemy rozmawiali? Tak jak powiedziałeś a propos tych wzmianek, to chciałem podziękować Damianowi Trzpilowi. Damian, dzięki wielkie, bo gdyby nie on, no to byłoby ciężko chyba, żeby tutaj coś o mnie napisano, albo może nie tak szybko, więc jestem mu bardzo wdzięczny. Damian, jeszcze raz wielkie dzięki. I tak, to pomaga. Na pewno to jest bardzo miłe, że lokalna społeczność chce się dowiedzieć. Chcę, żebym przyjechał, żeby porozmawiać, no a w tej branży im większy rozgłos, tym lepiej. Dlaczego w ogóle tu jesteśmy? Jaka była ta droga, że spotkaliśmy się, twoja droga, że spotkaliśmy się właśnie tutaj dzisiaj? Wspomniałeś o tym, że jesteś bielczaninem i Kraszewski, może na tym się zatrzymajmy. Bielczanin i Kraszewski, najlepsza szkoła w Białej, mi się wydaje, no inaczej w sumie bym nie mógł powiedzieć. No ja teraz jestem w Białej na przerwie świąteczno-noworocznej, żeby chwilę odpocząć, jestem świeżo po premierze swojego dyplomu. No właśnie. więc taki odpoczynek po prostu powiem, że się należy. Ale to jest dość taki bardzo pracowity odpoczynek, bo byliśmy z tobą wczoraj u pana prezydenta miasta Biała Podlaska, Michała Litwiniuka. Trochę żeśmy po mieście pojeździli, bo właśnie za moment też i o tym porozmawiamy. Dzisiaj tutaj ze mną, więc nie próżnujesz. Nie próżnuję i bardzo to lubię. Bardzo to lubię, lubię aktywny tryb życia, bo jak człowiek siedzi, mogę mieć 2-3 tydzień tak, że nic nie robię, poczytam książkę, pogram na konsoli, pójdę na siłownię, chociaż na siłowni tak chodzę w sumie dzień w dzień. Ale aktywny odpoczynek to jest to, co lubię najbardziej, a jeśli jest to i rozmowa z ludźmi, i mogę się spotkać z młodzieżą, która chce poznać, jak wyglądała moja ścieżka, jak to wygląda od kuchni, egzaminy, cała szkoła teatralna, no to ja się tylko cieszę, jestem bardzo wdzięczny, że mogę się tym podzielić, mogę się podzielić swoim doświadczeniem w tym zakresie, bo mam nadzieję i ciężko będę pracował, żeby to był początek drogi, a to, co najlepsze, mam nadzieję, że przyjdzie i to jest po prostu przede mną. I zrobię wszystko, żeby tak było. No, cały czas zmierzasz do tego, ja myślałem, tak będziemy sukcesywnie, ale no niestety nie da się. Dobra, Kraszewski, Warszawa, Wrocław. Tak, Kraszewski liceum. Ja szczerze pisząc maturę w ogóle nie myślałem o ścieżce teatralnej, aktorstwie. Ja na pierwsze studia poszedłem na AWF, bo no do dzisiaj jest to mój konik. Ja grałem w koszykówkę w BSK Kadet przez 10 lat prawie. Tańczyłem taniec towarzyski przez 7. Więc gdzieś ten sport od maleńkości, od małego chłopaka był w moim życiu i tak naprawdę jestem wdzięczny za to. I rodzicom, i bratu, który też grał w kosza, że mnie jakoś pchnęli, chociaż myślę, że pchać też za bardzo nie musieli. Ale to jest coś, co dyscyplinuje i moim zdaniem dzisiaj, gdyby nie sport, nie byłbym chyba takim człowiekiem, jakim jestem teraz. Bo kwestia wytrwałości, dążenia do celu, samodyscypliny, motywacji, nauki, ponoszenia porażek i podnoszenia się po tym. To będzie fajna rozmowa. Że kwestia tego, że ja poniosę porażkę, bo na przykład w kosza przegrałem mecz, bo nie trafiłem, bo zmarnowałem rzut, pierwsza, druga, trzecia sytuacja, hartuję, bo i na treningu lepsze, gorsze momenty. Motywacja jest czasami na bardzo wysokim poziomie, czasami wstajesz i ci się nie chce.
Ja dzisiaj jakby, co to jest, że ci się nie chce? Jakby jeśli chcesz dojść do celu, chcesz dojść do pewnego pułapu, który sobie postawiłeś, to nie ma, że ci się nie chce. Bo ciężka praca jest podstawą i fundamentem i ja jestem tego przykładem, mówię to z autopsji i z doświadczenia, że choćby się miało przeolbrzymi talent, bez ciężkiej pracy nie zajdzie się tam, gdzie by się chciało zajść. Jeden dzień w życiu z nie chce mi się, to dzień stracony. Chyba tak. Ja staram się nie mówić, że mi się nie chce. Szkoła teatralna. Dlaczego właśnie po tym AWF-ie, po Warszawie, po przygodzie ze sportem szkoła teatralna? I dlaczego Wrocław? Na drugie pytanie odpowiem szybciej, bo jest prostsze, bo tam się dostałem, a egzaminy są bardzo trudne. Ja jeszcze się dostawałem w czasach COVID-u, bo to byłem pierwszym rocznikiem, gdzie były egzaminy online, więc to też był taki armagedon, ustawianie laptopa, żeby była przestrzeń, żeby było dobre połączenie i tak dalej, żeby było wszystko widać, no bo nie wiadomo, jakie będzie zadanie, czy blisko kamery, czy będzie, że cała sylwetka będzie potrzebna. Więc to też była niezła frajda. Ja pamiętam, że na drugim etapie, bo egzaminy są trzyetapowe, że na drugim etapie poprosiłem koleżankę, bo miała większe mieszkanie, była sama, więc pojechałem do niej i tam też po prostu statyw, gdzieś tu książka, laptop na łóżku i tak dalej, połączenie z komisją, panie Damianie, słychać, wszystko widać i tak dalej. No ale zadziałało, pomogło. A już finał był w szkole. A dlaczego ta szkoła? Ja to zawsze mówię tak, że oczywiście to nie było tak, że ja się obudziłem i powiedziałem, że chcę zostać aktorem, bo to tak nie działa. Ja po maturze, jak powiedziałem, poszedłem na AWF, skończyłem te studia, miałem rok przerwy, ale gdzieś po pierwszym roku studiów poszedłem na pierwszy casting w Warszawie, do agencji. Jeszcze jak studiowałeś na AWF? Tak, po pierwszym roku. Mhm. Zapisałem się do agencji, gdzieś dostałem pierwszy epizod. Później statystowanie, 12 godzin, płatny 5 dych, pogoda czasami lepsza, gorsza. Zakaz wstępu do baru? Do barobusa. Miałem taką jedną przygodę, że nie chciano nas wpuścić do barobusa i tam, żebyśmy zjedli zupę. No to też hartuje i... tylko w tym momencie Cezary Pazura. To też hartuje i bardzo uczy pokory. I gdzieś z biegiem czasu jeden plan, drugi plan, poznawałem coraz więcej ludzi i gdzieś ten temat się przejawiał. Może nie jakoś często, ale się przejawiał. Zdawania do szkoły. Ja jeszcze wtedy byłem taki dość, nie wiem, czy nieśmiały, ale tak... No wiadomo, że szkoła teatralna też bardzo otwiera i tak dalej. Ja też zawsze byłem taki do ludzi. Ale człowiek się krępował. Nie wiadomo, czy było zagadać, jak zagadać i tak dalej, no bo to na planie wielkie, wielkie postacie. Ale poznałem jedną aktorkę, która się ogłosiła, że udziela warsztatów. Też się zbierałem jakiś czas, żeby do niej napisać, ale napisałem. Zdecydowałem się i poszedłem na kilka lekcji do niej. Ale później też przez trochę problemów w życiu prywatnym i przez dość duży natłok nauki na AWF-ie odpuściłem i nie zdawałem do szkoły teatralnej. Minęły wakacje polecono mi inne warsztaty u pani Doroty Zięciowskiej. Pani Dorotko, kocham i całą ekipę. Gdyby nie ci ludzie, gdyby nie wy, to myślę, że raz, żebyśmy tutaj nie rozmawiali i nie siedzieli, a dwa, że też nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem teraz, więc wielki ukłon dla was wszystkich, pani Dorotko, kocham. No dobrze, ale co rodzice? Przecież chcieli, żebyś został stomatologiem. Stomatologiem? Pierwsze słyszę. Rodzice naprawdę? No w sensie, że stomatolog to jest pewniejszy zawód niż aktor. Ale powiem ci szczerze, że rodzice nigdy nie powiedzieli mi, żebym nie zdawał do szkoły teatralnej, czy żebym wybrał inny zawód. Od samego początku mnie wspierali. Do dnia dzisiejszego i pewnie będą robić to do końca, czy nie pewnie, tylko na pewno będą to robić. Bo ja jestem im wdzięczny w wszystko. To, jak mnie wychowali, to, jak mnie postrzegają ludzie, wiadomo, jedni lepiej, jedni gorzej, to jest normalne. Wszystkim człowiek się nie przypodoba i nie spodoba.
ale gdyby nie oni, to nawet nie chcę mówić, co by było, bo... Czyli po prostu pozostawili ci wolną rękę i twoje decyzje były szanowane i wspierane. Zdecydowanie, ale to też, że jakby, bo to też była kwestia tego, że ja już byłem po jednych studiach i mogli powiedzieć, synu, skończyłeś jedne studia, chcesz radź sobie sam i nas nie interesuje. My ci pomogliśmy przy jednych studiach, a resztę, czy praca, czy nie praca, chcesz to iść, wieczny student. Ale nie powiedzieli tak, nie powiedzieli tak. Dali mi swoje wsparcie, pomogli mi przy tych warsztatach, przy egzaminach. Cały czas do dnia dzisiejszego czuję ich olbrzymie wsparcie. Kocham was rodzice i za to wielkie dzięki. Chyba nigdy wam się za to nie odwdzięczę. Po prostu dziękuję. Podziękowania ponownie. Aż mi się chyba łezka po prostu w oku zakręciła. I to jest już na żywo, to nie jest aktorstwo. Spokojnie. Wróćmy teraz znowu do Wrocławia, bo za tobą 3,5 roku studiów i właśnie ten dyplom. I teraz to, co mnie najbardziej też może nie tyle urzekło, co nieczęsto spotyka się z czymś takim, że zagram dyplom. Zazwyczaj jest tak, że no, pisze się pracę magisterską, inżynierską, to jest papier, prezentacja, oczywiście komisja, no, a tu jest zupełnie inne podejście. Specyfika zawodu oczywiście i studiów, no ale właśnie, zagram dyplom. Opisz w ogóle nam, na czym to polega i czym w ogóle to jest. Tutaj pracę też będę musiał napisać, właśnie jak wracam do Wrocławia, to już chyba powoli będę się za to zabierał. Czym jest dyplom? To jest spektakl. To jest spektakl. Przygotowujemy go normalnie jak w teatrze. Mamy reżyserów. Albo tekst, tak jak w moim przypadku, został przyniesiony przez nich. Ich autorski tekst. Pawła Wolaka i jego żony Kasi Dworak. Pozdrawiam. Ale sam tekst pisał Paweł. I no my mieliśmy chyba w czerwcu po sesji letniej mieliśmy 3 dni prób czytanych, żeby się z tym zapoznać, porozmawiać w ogóle, co to jest, o czym to jest i tak dalej. I później po wakacjach spotkaliśmy się w połowie września i zaczęliśmy już próby, zaczęliśmy rzeźbić. I to normalnie się pracuje w trybie jak w teatrze 10-14, 18-22 i przez ponad 2,5 miesiąca, delikatnie ponad 2 miesiące, bo my zaczęliśmy pracę 11 września, a premiera dyplomu była 18 listopada. Jaka twoja rola tutaj? Domyślam się, popraw mnie, reżyserem byłem tego spektaklu? Że ja? Nie. My to robimy w grupie. To jest 9 osób. Cały rok. I dla każdej z tej osoby to jest taki jej własny dyplom, zaliczenie pewnego okresu, tak? Tak to wygląda? Trochę tak, no bo jakby jednak każdy gra na siebie, bo każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony i też dyplom jakby jest po to, żeby każdy student miał przestrzeń, miał takie sceny, żeby to on mógł się pokazać. Bo wiadomo, my akurat nasz dyplom jest bardzo zespołowy i my w bardzo dużej ilości spektaklu jesteśmy wszyscy na scenie. 9 osób. Ale ja jestem szczęśliwy z tego dyplomu, że chociażby z tego względu, że każdy miał okazję i przestrzeń i sceny, żeby to on mógł się pokazać i zaprezentować to, co ma najlepsze. 9 osób, spektakl, dyplom. Jaka rola tobie przypadła? Tytuł spektaklu, jeszcze powiem, Moje serce, mój lud. Ja grałem 3 role. To była rola ojca, Skorpiona i Kondiego. I to pozwoliło właśnie wyrazić twoją sztukę, część, inicjatywę artystyczną, teatralną i pozwoli, nie wiem, osobom, które oceniają ten spektakl, już teraz powiem tak całkiem trywialnie, ocenić ciebie, 5, 6, 4? Szczerze się przyznam, że ja nawet nie wiem, czy my za to mamy oceny, bo był odbiór, bo zawsze jest, że kilka dni przed premierą przychodzi komisja, przychodzą profesorowie, jest tak zwany odbiór dyplomu. Tylko że ja się dowiedziałem właśnie w tym roku, że to jest, że nie oceniają profesorowie nas, tylko oceniają pod względem technicznym, fabularnym, długości spektaklu, czy jakby to po prostu może przejść, czy to się nadaje do pokazania ludziom. Czyli jesteście tak naprawdę podmiotem w tym spektaklu. Takim jesteśmy, to cały zawód jest taki. No bo wybacz moje pytania, ale dlatego, że nie często rozmawiam właśnie z aktorami,
A tu jest dość no, dużo dla mnie elementów nieznanych. Zawsze ktoś oceni. Grasz, występujesz przed publiką, więc ocena chcąc czy nie chcąc i tak zawsze przyjdzie. No był Damian Szpil. Był Damian Szpil, on akurat to ocenił bardzo pozytywnie, więc z czego się bardzo... Rodzice byli. Rodzice oczywiście, rodzice byli na premierze, no nie mogło być inaczej. Ogólnie my jak to zagraliśmy set premierowy, no to chyba się nie spotkaliśmy z jakąś złą, negatywną opinią na temat tego spektaklu. Bo ludzie wychodzili ze łzami w oczach, wzruszeni. I to jest właśnie chyba największa wartość, przynajmniej dla mnie na ten moment. Że wzbudzasz w ludziach ich uczucia, rozpalasz że mam na pewne, to... pewne elementy właśnie wewnętrzne? Że mam na to wpływ. No właśnie. Że mam na to wpływ. Bo ja nikogo do tego nie zmuszę i żaden aktor do tego nie zmusi. To jest dobrowolna, to jest dobrowolne każdego widza. Jeśli przyjdzie do teatru i w jaki sposób on to odbierze. Jeśli to na niego wpłynie chociażby w 2-3%, on wyjdzie z tego spektaklu inny, bo może będzie miał jakąś myśl, bo może zobaczy, że o, ta scena przypomina mi coś, co ja przeżyłem. Albo to, co powiedział ten aktor, jest tak bliskie mnie. I poczuje ciarki na ciele i wyjdzie i coś w głowie przetworzy albo zmieni mu się nastrój. Szczerze dla mnie chyba lepszego feedbacku nie potrzeba. Teraz właśnie wyjaśnia mi się ta cała sytuacja dotycząca tego, o czym mówiłeś wcześniej, że to nie jest ocena poszczególnej osoby czy aktora, ale właśnie całości, bo to chyba całość wpływa na to, jak odbiera to właśnie widz. I scenografia, oświetlenie, i gra aktorska, i teksty, i długość tego spektaklu, bo być może coś było na początku, a później za długi spektakl i zapomniałem o tym w ogóle, co było na początku. I przede wszystkim też bym jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś, zespół. O właśnie. Zespół, bo to bardzo się widzi i bardzo się przenosi, jeśli wychodzi 9 osób na scenę i tworzy zgraną ekipę, jest zespół, to się przenosi, ta energia się przenosi na widownię i aż chce się oglądać, bo pewnie są takie spektakle, że się wybije jeden aktor. Zawsze według kogoś ten jest najlepszy, ten najgorszy i to będzie zawsze. Ale jeśli jest zespół, I ja to chyba mam właśnie ze sportu, czego mnie nauczył sport, bo teatr, mimo że każdy gra, jeszcze w naszym przypadku, gdzie staramy się o zawód i wejście do tego świata, to i tak gdzieś każdy gra do własnej bramki, żeby to jego zauważyli i może przyjdzie ten reżyser i powie, że okej, ty mi się najbardziej spodobałeś. Ale to my czasami na to też no, nie mamy wpływu, bo jest kwestia prezencji, wyglądu, wzrostu, budowy ciała. Jest mnóstwo czynników, które powodują, że mogę dostać rolę albo mogę jej nie dostać. Niestety. I to nie jest tylko kwestia tego, czy mam talent większy, mniejszy i warsztat, tylko często, gęsto jest tak, że nie dostaję roli, bo mam ciemniejsze włosy, a nie jestem blondynem. Już do tej roli się na przykład nie nadaję. Przefarbować najprościej. Dygresja, ale fajna uwaga. Poczekaj, dużo mówimy o tym spektaklu. Gdybyśmy naprawdę w 3, 4, 5 zdaniach opisali, o czym jest ten spektakl? O dorastaniu. O tym, jak się zmieniają ludzie. O tym, jakie są relacje między ludźmi. W rodzinie, w szkole, bo są poruszane tematy patologii, alkoholizmu, prześladowania w szkole. Dość trudny w przekazie. Przekaz i tematyka nie jest łatwa. Nie jest łatwa. Tak powiem śmiechem, żartem, że jak graliśmy premierę, no to widownia reagowała dość żywo. Dużo się śmiali, więc to się też zupełnie inaczej gra, jak widz daje coś od siebie. Ale później gramy, to tak każdy spektakl jakoś tak ciszej, jakoś tak, że jakby nie wiadomo, no nie, że też kwestia widowni pewnie, czy młodsza, czy starsza, ale co powiedział nam właśnie Paweł, mówi, słuchajcie, ja ten spektakl tak bym oglądał w ciszy. I wtedy jak ja to przeczytałem, bo on to napisał, tak gdzieś coś we mnie zatrąbiło,
że może faktycznie, nie? Że człowiek gdzieś tylko liczy na taką reakcję, żeby się zaśmiali, bo jest fajny, śmieszny moment i to buduje aktora, bo widzisz, że to się przenosi, ale jeśli chodzi o tematykę i kwestie poruszane w tym spektaklu, no to ja też nie wiem, czy ja bym tego nie oglądał w pełnym skupieniu i takiej zadumie. Gdzie ten spektakl ewentualnie można będzie jeszcze obejrzeć? Dodam, że chciałbym, żebyś tutaj nawiązał trochę na temat tego, że co było wczoraj. No staraliśmy się, żeby również Biała Podlaska miała szansę ten spektakl. Tak, spektakl można zobaczyć w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. I to jest na razie jedyne miejsce, gdzie my go wystawiamy. Będziemy jeszcze grać na festiwalu w Łodzi w maju. No a tego, co było wczoraj... Podjąłem, proszę Państwa, próbę przyjechania z tym spektaklem do Białej. Z Maksem bardzo się staraliśmy, żeby to zrobić, ale chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Jestem wdzięczny prezydentowi, że dał zielone światło i wyraził na to zgodę. No ale niestety z powodu braku miejsca, braku... Objechaliśmy chyba wszystkie możliwe sale. Chyba tak. No technicznie się tego nie da obejść i... Żałuję, no nie powiem, że nie, bo byłoby to dla mnie osobiście, no myślę, że wzruszające i ważne wydarzenie, no ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No. Technicznie wytłumaczmy tylko, że być może chodzi o to, że jest dość ogromna budowa potrzebna do tego, żeby wybudować tą scenę, cały stelaż, choreografia, kwestia świateł. Świateł, tak, także no trudno, takiej sali w Białej Podlaskiej jeszcze nie mamy, żeby się podjąć realizacji tego spektaklu. Jeszcze nie mamy, ale prezydencie mam nadzieję, że może coś w przyszłości, żeby dla tego teatru i dla tej kultury w Białej, żeby coś było. Panie prezydencie, trzymamy za słowo. Są młodzi ludzie, którzy liczą na to. Dobra, to Wrocław. No to jeszcze na chwilę, bo to 3,5 roku, co dalej w najbliższym czasie? Mam nadzieję, że praca w zawodzie. Ja dołożę wszelkich starań, żeby tak było jak najszybciej. Będę składał CV do teatrów, będę jeździł na castingi. Będę wchodził wszystkimi drzwiami, którymi jest to możliwe. Jak będą mnie wyrzucać drzwiami, to będę wchodził oknem. Jak nie oknem, to kominem. Więc mnie się tak łatwo chyba ludzie nie pozbędą. No dobrze, ale myślę, że to jest... Tylko praca w teatrze, czy również interesuje cię film? Jak najbardziej. Film, serial, to ja jestem otwarty i byłoby super, jakby było jedno i drugie. No i teraz właśnie wymieńmy, bo większości tych ludzi znasz. Ja to wczoraj mówiłem Damianowi, że mi się Biała Podlaska w takim razie kojarzy trochę takim Hollywood, mówiąc Bollywood, ale masa ludzi z Białej Podlaskiej, młodych ludzi, poszła w tym samym kierunku. Kogo byśmy wymienili? Tak, mamy kilku aktorów. Hubert Paszkiewicz, Kuba Sielski, Monika Mielnicka, Gabrysia Pomorska, Klaudiusz Kawka, on też studiuje w AST we Wrocławiu, jest ode mnie rok niżej, więc za rok będzie miał swój dyplom. Kasia Sawczuk, więc tych artystów, aktorów z tej branży Biała trochę ma. Czy właśnie to było też trochę też tak, że to też wpłynęło na twoją decyzję, czy to było zupełnie oderwane? Absolutnie nie. Ja wtedy też gdzieś jakoś się nie interesowałem tym, nie było żadnych spotkań. Wtedy byłem takim bardziej chyba sportowym świrem właśnie niż myślałem o zostaniu. Ligowe tabele bardziej. W sumie cały czas są ligowe tabele, bo to jest moja wielka pasja. Niż afisze, to chyba afisze, tak, teatralne, to bardziej ci interesowały. No chyba tak, muszę chyba się do tego przyznać. Spotkanie w Liceum Kraszewskiego. Czy zabrakło według ciebie też, gdy byłeś młodzi ludzie, kontaktu z takimi osobami jak ty? Do czego zmierzam? Do tego, że dzięki uprzejmości pana dyrektora Ireneusza Szubarczyka, twoich dawnych nauczycieli, profesorów, no, udało się już spotkać, bądź na najbliższym czasie kolejne spotkanie z młodymi ludźmi, z klasami w liceum, gdzie możesz im przekazać właśnie te swoje doświadczenia. Tak. Wszystko powiedziałeś. Udało mi się spotkać z dyrektorem, za co jestem bardzo wdzięczny. Zaproponowałem mu warsztaty teatralne. Warsztaty, czy po prostu... Jako stricte warsztaty, tak, ale
czy będzie to sama rozmowa, na przykład jakaś konferencja, bo pewnie są młodzi ludzie w Kraszewskim, którzy myślą może o takiej drodze, może myślą o zdawaniu do szkoły teatralnej, nie wiedzą może za bardzo, jak to się zabrać, no bo ja też nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem, tylko że ja nie myślałem, pisząc maturę, że będę, tak jak mówiłem, prawda, więc... Ale jeśli są tacy ludzie i dyrektor jest otwarty i profesorowie są otwarci, którzy przychodzą po 7 latach i mnie kojarzą, pamiętają, uśmiechają się do mnie, to jest no, miłe i niepodrabialne po prostu w żaden sposób. I zapraszają, żebym opowiedział o tym. I cała przyjemność po mojej stronie. Czyli jeszcze spotkamy Damiana na pewno. Jeśli w ogóle są szkoły zainteresowane, dyrektorzy szkół, klasy, spotkaniem z Damianem, to dajcie nam znać. Napiszcie na adres mailowy radia, postaramy się ułatwić wam kontakt z młodym aktorem. Natomiast wrócę znowu do aktorstwa. W których rolach czujesz się najlepiej? Które role wymagają większego zaangażowania, bądź które role są trudne, które wiesz, że na przykład nigdy nie zagrasz? Ja uwielbiam komedię. Ja uwielbiam grać komedię. Chociaż w szkole chyba nie miałem takiej roli, żeby jakoś takiej stricte komediowej. Chociaż w Poskromieniu złośnicy Szekspira, jak robiliśmy na drugim roku. Ale lubię komedię. Lubię komedię też może przez mój taki prywatny vibe, gdzie ja lubię i zażartować, i mam dystans, więc to może gdzieś to się przenosi. Zdecydowanie. Nauczyłem się tego w Warszawie, samego dystansu i do siebie, i do świata, i do tego, co ludzie mówią, bo będą różnie mówić. Komedie, które byś polecał? Jak to wygląda w ogóle? Masz jakieś ulubione? Dzień Świra. Ja w ogóle klasyki. Jeśli ktoś z młodego pokolenia, jak ja bym był stary, nie? Ale też jestem młode pokolenie jeszcze. To klasyki. Ja na przykład uwielbiam kino Tarantino. Ojciec Chrzestny na przykład, to jest dla mnie w ogóle... To jest komedia? Nie, to nie jest komedia, ale gdzieś tak mówię trochę o... Tak, gdzieś zszedłem na... porządku? Na taki... na inne filmy, jeśli chodzi o jakby poziom, bo zapytałeś, jakie komedie. No polskie to wiesz, no Dzień Świra, Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota. Bo do czego ja bym chciał nawiązać? Gdzie ja bym chciał zagrać? Nie. To, co na przykład ja uwielbiam w komediach i te, które na przykład, nie wiem, czy w moich komediach, które ja ci teraz za moment wymienię, uznasz, że rzeczywiście są też to wartościowe postaci, wartościowe filmy, wartościowe produkcje, które też pomogą na przykład w warsztacie teatralnym. Alternatywy 4, Miś, Seks Misja. King Size, co tam jeszcze z tych naszych, to co Marek ostatnio mówił, w ogóle pozdrawiamy Marka, Fuchs, ale to już młodsza komedia, ale na przykład Wabank. Bo tak, to są wszystko polskie klasyki i no, wiesz, ja o tych filmach nie będę mówił, no bo ja myślę, że większość ludzi je zna, ale to są filmy, z których można czerpać i moim zdaniem to są filmy ponadpokoleniowe. Bez znaczenia, jakie będzie pokolenie, tak samo jak jest z piosenkami, że są pewne utwory, filmy, które powinny zostać obejrzane po prostu, albo które się przenoszą z pokolenia na pokolenie. Osoby, które już poznałeś w branży teatralno-filmowej, które na tobie wywarły w tym momencie jakieś pewne, już te wymieniłeś kilka, jakieś wywarły pewien wpływ, bądź te, które no, jesteś dumny, że w ogóle zamieniłeś słowo. Ja teraz będąc w szkole skupiałem się głównie na tym, co mają mi do przekazania profesorowie. Oni byli dla mnie wzorem. Są cały czas, bo cały czas jestem studentem i oczywiście z jednym był lepszy kontakt, z innym troszkę gorszy, ale od każdego profesora starałem się czerpać jak najwięcej. Po prostu brałem garściami, ja z całej tej szkoły brałem garściami, nie tylko to, co jest w programie, ale robiłem to, co ja miałem ochotę, szedłem do profesora i pytałem, panie profesor, czy pani mi pomoże w tym i w tym na przykład. Bo dlaczego nie? Będąc w takiej szkole, mając takich ludzi, z takim wykształceniem, z takim talentem, którzy tak naprawdę chcą dla nas jak najlepiej, chcą przekazać to, co oni wiedzą, to, co oni potrafią, a to, ile my weźmiemy, to już jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. Więc
Więc głównie się skupiałem na tych osobach, na tych profesorach, na tych aktorach, których miałem teraz w szkole. Więc wielkie nazwiska są niepotrzebne, bo nawet te mniej znane, ale wiedzące, co chcą zrobić, przekazać innym, są dużo bardziej też wartościowe. Oczywiście, że tak. I to jest kwestia, tak jak mówię, w nas, w młodych ludziach, ile my weźmiemy od tych ludzi ze starszego pokolenia. My ich pewnie śmiechem, żartem trochę już powoli będziemy, mam nadzieję, wygryzać. To się wytnie. Profesorowie, pozdrawiamy. Chociaż ja nie ukrywam, że chciałbym bardzo zagrać na scenie z jedną albo z drugą panią profesor na przykład. Bo to raz, że to już jest praca, ale jest już to inna forma nauki, bo to już jakby pracujemy zawodowo, pracujemy jako już koledzy z pracy, a nie student pani profesor. Ale zobaczymy, czy to się wydarzy. No bo gra aktorska, aktor, są aktorki. No są dość takie, dość nietypowe sceny czasami. I jak do tego właśnie podchodzą młodzi ludzie? Czy już na pierwszym roku studiów koleżanki, sceny łóżkowe, sceny, może daleko poszedłem, sceny... Ale tak, też są. No właśnie, jak to oceniasz? Jak to wygląda? No ale właśnie odkrywajmy te karty, no jak to wygląda? Wiesz co, ja nie miałem takiej sceny, w sensie łóżkowej, bo pocałunek z dziewczyną był. Pozdrawiam Zosię, bo graliśmy wesele. Ja grałem pana młodego, Zosia grała panią młodą i tam była taka właśnie sytuacja, że ja jej pod spódnicę. Ale jak to wygląda z naszej strony? To jest... Ja nie będę się wypowiadał za innych, bo to jest tak indywidualna kwestia. Czyli są na przykład studenci, którzy odmawiają na przykład udziału w takich rzeczach? Można tak zrobić i być nadal studentem? Czy właśnie czego się oczekuje od takiego człowieka? Co my mieliśmy chyba na trzecim roku na scenach współczesnych? Chyba taką scenę... Już nie pamiętam, ale dobra, to jakby mniejsza o to. I jakby profesorowie mówili, że przegadajcie to, przedyskutujcie i jakby zróbcie tak, żeby wam było wygodniej, żebyście się czuli w tym komfortowo. Ja chyba się nie spotkałem w tej szkole, żeby profesor powiedział, macie się rozebrać i jakby... Tylko na przykład no my używaliśmy znaków teatralnych, że nie wiem, chłopak zdejmuje spodnie i gaśnie światło. Jakby, bo to jest znak, widz się domyśli jakby o co chodzi. Słusznie. Czy jak dziewczyna siada na chłopaka, nie wiem, tenis zdejmuje bluzkę, gaśnie światło, wiadomo co będzie dalej. Nie ma potrzeby, przynajmniej w szkole, pokazywania tego jeden do jeden. Więc ludzie różnie podchodzą, ktoś potrzebuje więcej czasu na przykład, żeby chociaż się pocałować z partnerem, partnerką, ktoś jakby mówi od razu, tam jakby nie ma problemu. No są to trudne sceny, no nie powiem, że nie, bo jeszcze jakby sam pocałunek ujdzie, no nie, jakby to może aż tak, to nie jest jakieś, ale jak już na przykład trzeba się rozebrać i wiesz, idziesz na plan, spotykasz partnerkę, pierwszy raz gracie ze sobą, nie znaliście się prywatnie, więc albo z jednej strony to może pomóc, albo może trochę przeszkodzić, no nie? Jeszcze jak tam są może jakieś jeszcze, że się znają partnerzy i tak dalej. Bo z tym się wiąże moje kolejne pytanie. Przecież macie też życie prywatne. Partnerów, partnerki, dziewczyny, chłopaków. Abstrahuję od tego, co jest, bo wiem, rozmawialiśmy, już znamy się trochę, więc to jest trochę trudniejsza sytuacja, ale... Nie wracaj do tego, nie chcę do tego wracać, nie o to mi chodzi. Jak właśnie odbierają waszą naukę, wasze zaangażowanie, to, że musicie, bądź jest od was po prostu oczekiwane pewne zachowanie na scenie i w szkole, wasze rodziny, wasi właśnie bliscy? Nie wiem, czy mogę spoilerować, bo mam taki jeden moment. Jeżeli wytniemy. W sensie, jeśli chodzi na przykład o moich rodziców, oni wiedzą, że to jest praca. Bo każda taka scena, czy przed kamerą, czy w teatrze, ja nie robię tego ja jako Damian. I to jest chyba podstawa, żeby to zrozumieć. Że ja nie wychodzę tam jako ja prywatnie i nie całuję się ja jako Damian z jedną, czy z drugą dziewczyną, czy mam scenę łóżkową, tylko ja mam zbudowaną kreację. Postać. Ja mam zbudowaną postać. To jest kreacja. To, że ciało jest to samo, głos jest ten sam, wygląd jest ten sam, to jest okej, ale ja nie... To,
To my może rozwiniemy, bo zaraz nam powiedzą, że zarzucą, że to dość... Ale tu chodzi również o takie sceny, które, czy nawet epizody są morderstwa. Są jakieś naprawdę bardzo tragiczne sytuacje i przecież musisz się w tą rolę wczuć. Tak. I dobrze ją odegrać. I później właśnie, czy to wpływa również na psychikę i twoją, i młodych ludzi, czy to zostaje, czy to rzeczywiście... Trzeba mieć taką silną granicę, że to jest moja praca. Słyszałeś na pewno, słyszeliście, widzowie, ale również i wy młodzi ludzie w szkole teatralnej i aktorzy, niektórzy potrafią schudnąć o 50 kg, inni przytyć o 50 kg. Zmienić wygląd, no zgolić właśnie. Się na łyso, przefarbować włosy. No właśnie. Czy to jest tak właśnie, do czego zmierzamy, że to jest zawód, który wymaga jednak ogromnych poświęceń? To prawda, ogromnych poświęceń, ciężko, często jest tak, że kosztem zdrowia. Bo jak musisz schudnąć 30 kg na, nie wiem, w 2-3 miesiące, no bo nie ma czasu, no to nie jest to zdrowe dla organizmu. A później wracać do tego, no to... ale to mi się właśnie w tym zawodzie podoba. To jest... Jeszcze jak powiedziałeś o tych morderstwach na przykład, czy o tych scenach intymnych, to jest wszystko gra na emocjach. I my jesteśmy przebodźcowani, bo nawet... Czytasz tekst i wracasz do mieszkania, myślisz już o postaci, o tym świecie, jak to zbudować, co dołożyć, co jemu pasuje, co jemu nie pasuje i tak dalej. Więc to jest bardzo trudna sprawa, ale dająca olbrzymią satysfakcję. Ja na przykład nie odmówiłbym, przynajmniej na ten moment, to w jakim jestem teraz momencie, nie odmówiłbym takiej roli, jeśli na przykład musiałbym się przefarbować, czy schudnąć i tak dalej, bo dla mnie to jest... No jeśli jesteś aktorem, no to myślę, że powinieneś być gotowy na to, że nie tylko grasz tak, jak wyglądasz i takie role, ale też, no bo to są takie smaczki. Na przykład, no ja nie będę prywatnie, nie wiem, no nie zgwałcę jakby nikogo, nie zabiję, nie będę robił takich rzeczy. A aktorstwo daje tą możliwość, za co kocham ten zawód, że mogę przeżyć mnóstwo żyć, a nie tylko jedno swoje. Świetne zdanie, świetna myśl. To teraz wiesz co, ja teraz po tej rozmowie z tobą inaczej oceniam właśnie aktorów, reżyserów, aktorów głównie, bo jesteś aktorem, chciałbyś zostać aktorem i będziesz aktorem, czego życzymy. Dziękuję. Ale właśnie tak sobie teraz pomyślałem, to rzeczywiście bardzo trudno, albo inaczej, to jest ogromny zaszczyt bądź docenienie pewnych umiejętności, czy właśnie tego odkrywania w sobie innych osób, bądź umiejętności zagrania tych innych osób, otrzymując na przykład za takie role Oscary, inne nagrody filmowe. To jest coś niesamowitego. To jest to teraz, zupełnie inaczej na to teraz spojrzałem. No na pewno. No. Ja nie wiem, czy będzie mi dane kiedyś dostać Oscara, czy jakąś nagrodę. Ja o tym nie myślę. Anne z Sandgórzku w Radziwiłłowie. Pozdrawiamy. Ja o tym nie myślę, bo to nie jest dla mnie... Nie jest to dla mnie cel. Dla mnie nie jest celem bycie na czerwonym dywanie. Nie jest celem bycie na ściankach. Bo ja nie po to poszedłem do szkoły teatralnej, żeby być celebrytą. Ja chcę w pełni, z wielkim sercem, z poświęceniem i zaangażowaniem wykonywać ten zawód. Jeśli ktoś to doceni i powie, że wow, super, róbmy dalej. Jeśli nie, no to będę musiał coś zmienić. Sam wspomniałeś o tym, że to jest trudny rynek i tak naprawdę, no właśnie, co się dzieje z tymi, którzy nie dostają jednak ról, czy w teatrze, czy w telewizji? Szczerze nie wiem. Ale, no dużo jest takich osób, no wiesz, myślę, że to jest niemożliwe. Na moim roku jest 18 osób. Mhm. Ogólnie nie dostaje się więcej niż 20. Nie ma chyba szansy, żeby 100% roku pracowało w zawodzie. No właśnie. Ilu z nas, ilu z tych 18 czy 20 osób zostanie w zawodzie? Ja życzę, żeby wszyscy zostali, żeby każdy miał pracę, żebyśmy mogli oglądać na wielkich ekranach i w teatrze. Ja tego życzę sobie sam, sobie i moim kolegom i koleżankom. Ale myślę, że nie wiem, czy to jest wykonalne. Bo jest tak olbrzymi rynek, jest tak duża konkurencja, jest bardzo dużo osób, które nie są w szkole,
a też napierają. Nazwałbyś ich samoukami, czy po prostu to inaczej? To są inne elementy, które mają na to wpływ. Te castingi. Ja nie chcę mówić, że to są czy amatorzy, czy naturszczycy. Tak się o osobach bez szkoły mówi. Ale ja jestem nikim, żeby oceniać takie osoby, bo może ktoś po prostu się nie dostał, ale to kocha i ja to szanuję i niech to robi, bo to jest zawód najpiękniejszy na świecie. I ja nie będę tego oceniał. Te osoby, które nie są po szkole, a otrzymują rolę, może nie tyle w teatrze, co chyba bardziej częściej widzimy ich w filmach. Tak jak mówiłeś, od statystyki to się chyba zaczyna. I czy to jest... Chyba, że ktoś ma szczęście i pójdzie na casting. Jest. No jest ten strzał. I są takie też przykłady? Oczywiście, że są. Jest ten strzał. No, ja osobiście nie wiem, czy znam, ale no... Pewnie to jest łatwiej, jak jest się na przykład jeszcze młodszym. Mhm. Że na przykład jest jakiś casting do roli nastolatka, dziecka i tak dalej. Na przykład, nie? Pójdzie się na casting i jest ten strzał i później już jest łatwiej wystartować, bo już gdzieś twoje... Niby łatwiej, ale może czasami trudniej, bo ja znam przypadek, czytałem na przykład o Oldze Frycz, ojciec, wiadomo, jak ona zdawała do szkoły teatralnej, no to też była porównywana na przykład do ojca. To jest trudniej. Więc też ciężko mi powiedzieć, czy to pomaga, czy utrudnia w kwestii dostania się do szkoły, bo w kwestii samego zawodu na pewno jest łatwiej. Jeśli już na przykład wygram casting i dostanę pierwszą rolę, to myślę, że już później jest łatwiej, bo już to nazwisko jest gdzieś rozpoznawalne, już jeden reżyser, drugi wie, że ktoś taki istnieje, no nie? Podsumowując tą całą sytuację. Okres świąteczny, Sylwester, spotkanie pana prezydenta, dzisiaj tę rozmowę, materiały, które się pojawiły, Damiana Trzpila, który w tym pomógł. No właśnie, jak oceniasz ten okres, który ostatnie kilka miesięcy od tego dyplomu i jak myślisz, jaki będzie ten rok 2024 dla ciebie? O tych artykułach i o tym, co się dzieje, się nie spodziewałem kompletnie. Jestem bardzo wdzięczny i Bogu, i Damianowi, i wszystkim osobom, tobie, które chcą, które nie olewają tego tematu, bo szczerze jestem na początku drogi. Nic takiego jeszcze nie osiągnąłem. I zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też jest mi bardzo miło, że lokalna społeczność i lokalne media chcą się dowiedzieć chociażby o samej szkole, jak to jest już gdzieś na początku tej drogi. A jaki będzie 24 rok? Najlepszy. oczywiście mam nadzieję, że moja rodzina będzie zdrowa, że za rok na święta i na Sylwestrze, na Sylwestrze to nie wiem, ale bardziej mówię o świętach, że spotkamy się w tym samym gronie, w którym świętowaliśmy teraz, bo to jest gdzieś dla mnie fundament i no ja rodzinie zawdzięczam, tak jak powiedziałem, prawie że wszystko. Ale mam nadzieję, że będzie obfity w sukcesy, że po prostu będzie dobry, że spotkam dobrych ludzi, że to będzie rok na rozwój, na poznanie kolejnych przestrzeni, kolejnych schodków aktorstwa, że będę mógł dołożyć kolejne umiejętności, nad którymi już zacząłem pracować pod koniec tamtego roku i będę kontynuował by teraz, bo im większe doświadczenia, im więcej umiejętności, tym po prostu w tym zawodzie jest łatwiej i myślę, że nie tylko w tym zawodzie, bo póki jestem młody, to będę robił wszystko, żeby się rozwijać, poznawać, czytać i po prostu iść do przodu z pełnym optymizmem, uśmiechem i wiarą w to, że będzie dobrze, chociaż oczywiście są momenty zwątpienia, są momenty płaczu, nieraz przychodziłem zajęć czy z próby i kładłem się na łóżku i gdzieś łzy spływały po policzku i sobie człowiek zadawał pytanie, czy to ma sens? Czy warto? Czy to ma sens, bo idziesz na casting i mówią ci, że jesteś za wysoki. Boli. Boli, bo nie możesz z tym kompletnie nic zrobić. Nóg sobie nie obetnę. I są ciężkie momenty. Dobra. Ale czym byłby, ale tak naprawdę, czym byłby człowiek... Spokojnie. Okay. Czym byłby człowiek bez takich momentów? Czym byłby człowiek bez porażek? Ja się nauczyłem, że porażka to jest tylko przystanek w drodze do sukcesu.
5 bądź 6 różnych przekazów. Chodzi mi o to, żebyś i na wesoło, i w złości, jakbyś chciał, nie wiem, gdzieś tam komuś odradzić bądź doradzić. Radio Beeper to najlepszy portal na świecie. Do ciebie czy do widzów? Może do widzów. W sześciu różnych stylach. Proszę Państwa, Radio Beeper to najlepszy portal na świecie. Proszę Państwa, Radio Beeper to najlepszy portal na świecie. Radio Beeper to najlepszy portal na świecie. Bardzo Państwu dziękuję, mam nadzieję, że ten wywiad się spodoba. I naprawdę, Radio Beeper to najlepsze radio na świecie. Dzięki wielki i miło było dla Was porozmawiać z Maksem. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję. Dzisiaj świat jest dość trudny. Zbudowanie relacji też nie należy do najłatwiejszych. Będę oceniać. Będę oceniać lepiej, będę oceniać gorzej, ale mam do Was prośbę i rówieśnicy, i młodzi ludzie, którzy będziecie wkraczać w dorosłe życie. Olejcie to. Olejcie to, róbcie to, co kochacie i bądźcie sobą. Powiem Wam taki cytat, który gdzieś mnie trzyma i mną kieruje w sytuacjach, gdzie czy nie jestem lubiany, czy ktoś się ze mnie śmieje, czy to, że ja chodzę po prostu swoimi ścieżkami, bo gdzieś po prostu taki mam charakter, ale robię to, co kocham i uważam, że robię to, co do mnie należy, bo najważniejsze, żeby chyba robić to, w czym sami się zgadzamy i w czym się czujemy dobrze. Bądźcie sobą i pamiętajcie, że tylko my sami możemy decydować o sobie. A wracając do tego cytatu, to jest takie zdanie: wy się śmiejecie ze mnie, bo jestem inny, a ja się śmieję z was, bo wszyscy jesteście tacy sami. Nie wiem, czy muszę to komentować. Przemyślcie to i pamiętajcie, że opinia ludzi zawsze będzie. Zawsze będzie, a ważne, żeby robić to, co się czuje tutaj głęboko w serduchu. I nieważne. Niech się śmieją. Niech się śmieją, niech zazdroszczą. Ale ciężka praca zawsze popłaca i zawsze do przodu. I tego Wam życzę na ten nowy rok i wszystkiego dobrego. Dzięki.